Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: ktoś z was będzie miał przyjaciela. Pójdzie do niego o północy i powie mu: przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo przybył do mnie mój przyjaciel prosto z drogi i nie mam co mu podać. A tamten ze środka odpowie: daj mi spokój. Drzwi już zamknięte i moje dzieci są już ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać ci. Zapewniam was, że choć nie da mu wstawszy, dlatego że jest jego przyjacielem, to podniósłszy się da mu, czego potrzebuje z powodu jego nieustępliwości. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a zostanie wam otworzone. Bo każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone. Jeśli któregoś z was, ojca, syn prosi o rybę, to czy zamiast ryby poda mu węża? Albo jeśli poprosi o jajko, poda mu skorpiona? Jeśli zatem wy potraficie, choć zepsuci jesteście, dawać swoim dzieciom dobre dary, to o ileż bardziej Ojciec, ten z nieba, da Ducha Świętego proszącym Go. Kiedy czytam tę Ewangelię, to przypomina mi się historia, przynajmniej pewien element historii rozpoznania przeze mnie mojego powołania do życia zakonnego. Otóż, kiedy miałem 16 lat, zapytałem jednego z jezuitów, ojca Czesława Habielskiego, czy mógłby mi jakoś odpowiedzieć na pytanie, czy mam powołanie do kapłaństwa, może nawet do zakonu. I on mi na to odpowiedział, że nie, absolutnie. On mi na to pytanie nie odpowie, bo on tego nie wie. I jak pytałem się, to jak ja mogę się dowiedzieć, czy mam takie powołanie, to on powiedział: pytaj się Pana Jezusa. Właśnie mi się przypomina ta historia, ponieważ kojarzy mi się właśnie to z tym, o czym Pan Jezus dzisiaj mówi. Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, a pukającemu zostanie otworzone. Kiedy usłyszałem te słowa od ojca Czesława, to postanowiłem, no to w takim razie będę prosił Pana Jezusa tak długo, aż mi odpowie. I rzeczywiście nie odpowiedział mi błyskawicznie, nie, ale odpowiedział mi. Odpowiedział mi, myślę, że w takim momencie, w którym ja już miałem takie poczucie, że jestem taki uparty. Właśnie jak patrzę teraz z perspektywy, to myślę sobie, że Pan Jezus wtedy jeszcze nie chciał mi powiedzieć, miałem 16 lat, po co miałem już wtedy wiedzieć, jakie jest moje powołanie, czy Pan Jezus mnie powołuje. Ale ja chciałem koniecznie wiedzieć. I byłem jakby taki zdeterminowany, żeby się dowiedzieć. I myślę, że to właśnie ze względu na tę determinację Pan Jezus mi powiedział. Chyba zmiękł, że tak powiem, jak zobaczył, że zdecydowałem się na całonocną modlitwę, całonocną adorację, żeby dać Jemu właśnie szansę, żeby Go przymusić, by mi odpowiedział na to pytanie. Ktoś powie, a może jeżeli ja tak bardzo chciałem to usłyszeć, to może sobie to wymyśliłem. Może tak, ale biorąc pod uwagę to, że przeżyłem w zakonie już prawie 40 lat i nigdy nie miałem wątpliwości, że mam powołanie do życia w zakonie,
nigdy nie zamierzałem z tej drogi zejść i tak dalej, no to chyba jednak się nie pomyliłem wtedy. Chyba jednak to, co wtedy usłyszałem, no musiało być prawdziwe. I myślę, że trochę właśnie o tym Pan Jezus mówi. On mówi też zapewne o wielu innych rzeczach, o różnych darach, ale konkretnie mówi o takich różnych darach, które w ten czy inny sposób są darem Ducha Świętego. Bo jak słyszeliśmy na końcu, Pan Jezus mówi: jeśli zatem wy potraficie, choć zepsuci jesteście, dawać swoim dzieciom dobre dary, to o ileż bardziej Ojciec ten z nieba da Ducha Świętego proszącym Go. Dlatego myślę, że w tej zachęcie dzisiejszej, którą Pan Jezus nam daje do tego, żebyśmy byli tacy właśnie zdeterminowani, wręcz uparci w proszeniu Go o coś, to, że chodzi o różnego rodzaju takie duchowe dary. Właśnie jak właśnie, nie wiem, rozpoznanie powołania, ale też właśnie, nie wiem, zrozumienie jakiegoś fragmentu Ewangelii. Poznanie jakieś, w ogóle bliższe poznanie Pana Jezusa. To jest niesamowita rzecz. I to Pan Jezus chętnie nam będzie dawał, ale chce, myślę, zobaczyć naszą determinację. Chce zobaczyć, że my jesteśmy uparci w tym, żeby Go poznać. Że właśnie rzeczywiście pukamy, nie ograniczamy się do tego, żeby dwa razy zapukać. No, tylko pukamy dalej, a rzeczywiście Pan Jezus da się nam poznać. Także myślę, że tutaj właśnie w tych słowach Pana Jezusa chodzi właśnie o to, że On chce nam dawać to, co jest duchowe, ale potrzebuje do tego, żeby nam to dać, pewnej takiej naszej determinacji. Chcę zobaczyć, że rzeczywiście nam na tym zależy. Ale chciałbym też powiedzieć, że to, że ja w jakiejś sprawie pukam do Pana Jezusa, to nie znaczy, że On mi zawsze odpowie. Tak może nawiązując do tego pytania, do tej prośby o poznanie mojego powołania. Mogłoby być tak, że ja bym nic nie usłyszał przez rok, przez dwa, przez pięć. I teraz wiem z perspektywy, że z perspektywy czasu moje doświadczenie, moje poznanie Pana Jezusa jest takie, że gdybym właśnie czegoś takiego doświadczył, czy ilekroć czegoś takiego w życiu doświadczałem, to dlatego, że Pan Jezus po prostu nie chciał mi czegoś tam powiedzieć. Chciał mi powiedzieć, jakie jest moje powołanie, ale pytałem Pana Jezusa w życiu o niejedną sprawę, na którą odpowiedzi nie dostałem. Bo to, że ja bardzo coś chcę od Niego usłyszeć, to nie znaczy, że On będzie chciał mi to powiedzieć. Natomiast nie sądzę, żeby to dotyczyło właśnie jakichś darów Ducha Świętego, żeby to dotyczyło po prostu Ducha Świętego. Bo kiedy ja proszę, uparcie proszę, Panie, powiedz mi, wyjaśnij mi coś i On nic nie mówi, to teraz, nie, właśnie jak patrzę z perspektywy, wspominam różne moje duchowe doświadczenia, to widzę, że wtedy Pan Jezus po prostu, czy Duch Święty konkretnie, przychodził z taką prawdą, że tutaj nie ma nic do powiedzenia, że na przykład w danej kwestii ja mam zrobić, co uważam, albo że nie czas na to, żebyś to wiedział. Za wcześnie, kiedyś o tym się dowiesz. Także odpowiedź otrzymywałem. Odpowiedź otrzymywałem. Więc myślę, że faktycznie tak jest, wspominając teraz moje życiowe całe doświadczenie, przyglądając się temu, jak wygląda moja relacja z Panem Jezusem, to mogę śmiało powiedzieć, że dokładnie jest tak, jak
jest napisane w tej Ewangelii. Rzeczywiście, kiedy ja pukam do Pana Jezusa z różnymi sprawami, On reaguje. Tylko kiedyś to byłem taki dość wąski w jakimś przekonaniu, jaka powinna być, tak wąsko patrzący, nie? W przekonaniu, jaka powinna ta odpowiedź Pana Jezusa być. Brałem pod uwagę jakieś jeden, dwa warianty. Często nie brałem pod uwagę na przykład czegoś takiego, że On może mi powiedzieć, słuchaj, ale nie czas, żebyś teraz to wiedział. Albo zrób jak uważasz w jakiejś kwestii. Cokolwiek zrobisz, będzie dobrze. Widzę, że masz dobre pomysły, sam wybierz jeden z tych pomysłów. Teraz już jestem przygotowany na tego rodzaju odpowiedzi i dlatego mogę śmiało powiedzieć, że ilekroć pukam do Pana Jezusa z jakąś sprawą, to on jednak mi odpowiada. Chociaż mówię, czasami ta odpowiedź jest taka, wiesz, teraz nie mogę ci powiedzieć, ale przecież on ma do tego prawo. Przecież ja też czasami komuś nie chcę o czymś powiedzieć, bo uważam, że to nie byłoby dla niego dobre w tym momencie. Rodzice często dzieciom jakoś nie w pełni odpowiadają może na niektóre pytania, bo wiedzą, że to za wcześnie, żeby dziecko dowiadywało się o tym czy o tamtym, że jeszcze musi trochę dorosnąć, żeby się o czymś mogło dowiedzieć i żeby to właściwie zrozumiało. Także słuchając tej dzisiejszej Ewangelii, dbajmy tylko, znaczy z jednej strony rzeczywiście wybierajmy ten upór, do którego nas Pan Jezus zaprasza, upór w takim otrzymywaniu od Pana Jezusa takich duchowych darów, no, których pragniemy, ale z drugiej strony zachowujmy otwartość, jakieś szerokie horyzonty, też jakąś taką, też dawajmy Panu Jezusowi wolność w tym, w jaki sposób On odpowie, co powie, jak zareaguje. W każdym razie Jego odpowiedź nie musi spełniać naszych wyobrażeń, nie musi być dokładnie taka. Tak mówiąc, trochę nawiązując jeszcze do tej Ewangelii, pukam, proszę o chleb, a on mówi, wiesz, ten twój przyjaciel zapewne przebył długą drogę, to ja może nie dam ci chleba, tylko dam ci mięso, dam ci ryby, dam ci coś lepszego. I tak dalej. W każdym razie Pan Jezus, Duch Święty, chce nam często dawać coś, co sami jakoś, na co nie wpadliśmy, że mógłby nam dać. Natomiast na pewno nie pozostaje głuchy. Na pewno zawsze Pan Jezus, Duch Święty, na nasze prośby reaguje.